Dzień dobry! Taki miał ten. Gdzie mam kurwa czapkę? Nie wiem, ale czapka ci nie pomoże. Witamy na budowie. Kolejny dzień zmagań. Jak widzicie, nasza przyjaciółka wróciła. I działa. Co jest to? Dzisiaj z nami pomocnik. No i mamy dla was. Zademonstruj, co żeśmy wymyślili. Proszę, na pokaż. Co wymyśliliśmy na tą zimę. Teraz jest tutaj bardzo ciepło i przyjemnie. Majster nam zbudował eleganckie, bardzo energooszczędne drzwi. Tak, ciepłe strasznie. Pokaż, jak się otwierają. Od stodoły. Tutaj już znacznie zimniej. Jak widzicie, konstrukcja zbita z desek, klamka samodomykająca, ale daje radę. Akurat mieliśmy kawałek wełny, został, no to go wykorzystaliśmy. Także, panie majster, co dzisiaj będziemy robić? Nie wiem, ja teraz będę pił kawę, bo już zrobiłem swoje. Kurde. Resztę zostawiam w twojej. Dobra, to robimy kawę i pobawimy się w szpachlowanie. Żeby było wszystko udokumentowane, zobaczymy, ile te drzwi będą robiły roboty. Tutaj w środku. Widać coś? Poczekaj, weź na wprost połóż. Chyba widać. Mamy jeden stopień na plusie. Czyli temperatura taka rzeźka. Idziemy zamontować. Dobra, i zaraz będziemy sprawdzać za jakieś 30 minut, do ilu bujnęło tam po drugiej stronie. Także widzicie, nie ma lipy, drzwi się zamykają od jednej i drugiej strony. Połączenie między ścianą jest w miarę szczelne. Klamka działa rewelacyjnie. I tak właśnie będziemy się ogrzewać. Ile mamy na termometrze? 20 stopni. Nie, no nie. Mamy na termometrze 16 tylko. Najmniej przy suficie jest ciepło. 16 stopni. Ale i tak widać, że majster tylko w t-shircie. Dlatego muzyka ustała. Dobra. Jak widzicie, sufit zrobiony. Majster nie żałował. Ja teraz jeszcze sobie tylko zagruntuję ściany. Dla pewności. I jutro płytki. Świeży tynk, ale tak go tutaj w tej kotłowni od tej kozy przesuszyło, że no ciągnie tą wodę. Dobra, daj no bańkę. Od razu mówię, małym wałkiem maluję, bo dużego nie mam. Gdzieś tam w garażu jest zamarznięty, nie chcę się go nawet szukać. A na taką powierzchnię. Zaraz będzie. Grunt się wciera, kurwa, wałki pędzlem, bo wtedy wejdzie w każdą szwarkę, a wałkiem to tak tylko po boku. Witamy w kolejnej odsłonie
co zbudujemy na YouTubie. Dzisiaj w pełnym składzie jest szefowa, jest ochroniarz szefowej. Widać, że taki padnięty trochę pewnie nie spał w nocy. A co my dzisiaj będziemy robić? Kładziemy płytki na ścianie w kopalni. Dokładnie, kładziemy płytki na ścianie, ale na razie położyliśmy je na ziemi. No i tak to wyszło. A dlaczego to zrobiliśmy? No, żeby sobie wymierzyć, od którego momentu, od którego poziomu mamy zacząć. Dokładnie. Ściana jest równa, sufit jest równy. A to się okaże. Dlatego, ma być równy. Dlatego, żeby wyszło nam całą płytką pod sufitem, zmierzyliśmy sobie to rozmieszczenie. Wyszło, że od góry układając płytki, od góry zaczynając płytki i ciągnąc do dołu, wyjdzie nam na wysokość 250. 2,8. No, gdzieś tutaj? Nie. Gdzieś mniej więcej dotąd. Na dole będzie wrzynka. Dlatego zdjęliśmy sobie wymiar. Zaraz majster puści laser. Teraz go poziomuję na profesjonalnym statywie. Oblistwujemy sobie. Tutaj mamy taką piękną łatę, która była bardzo droga. No niestety poziomu pokazuje żaden. Ale przynajmniej służy jako łata. Albo jako starter pod płytki. Także przykręcamy. I szefowa będzie kleić. Jak to w życiu bywa, tak też u nas. Zmiana decyzji. Znowu zmiana decyzji. Jako, że my wszystko musimy zrobić zawsze od dupy strony, za przeproszeniem, tak też płytki zrobimy od dupy strony. Czyli zaczniemy układać od góry. Ale jako, że płytki, materiał nierówny, zaczynając od samego dołu, jestem pewien, że gdzieś by nam, za przeproszeniem, spierdoliło te pół centymetra. I lepiej rzeźbić na dole, niż na górze. A jak wyjdzie, to się okaże, no to jest życie. Życia się nie oszuka. Ale może my oszukamy naturę w układaniu płytek od góry. Ale i życie cię może zweryfikować. Życie nas może zweryfikować, to jest dobre powiedzenie. Jak się układa? Pięknie. Zdaje fajnie. Jak bym to robił od całe życie. Co się wypił. A czy ja mogę następną, tą pierwszą, co tu będzie, przykleić? To czy, żeby już było posmarowane, tak jak trzyłożę. Dobra. Jak ci idzie? Tak jak widać. A dobrze ci się układa? W miarę dobrze. Jak widać, płytka kończy się przy suficie. Tutaj jest akurat 2-milimetrowa albo milimetrowa para na nakryw, albo na jakieś inne gówno. Ładnie, tylko majster zaoszczędnie kleju nakłada, bo we mnie nie wierzy, że tak szybko mi będzie szło w rozrabie. No i teraz mam przerwę, bo wyczyszczę sobie te płytki i... No tak. I szczelinę od razu między tymi płytkami, bo później skrobać to z nożykiem to jest masakra. Utrzymujcie czystość pracy. Czystość pracy. Wiemy. Myjcie się. A ja się napiję. Coli. Na robocie nie ma cola. Kiedy nas jeszcze nie stać, to pijemy z Lidla. Nie, z Biedronki. No jest lepsza niż oryginalna. Myślisz, że dzisiaj skończysz z dwie ściany? Ale że jak... No zobaczycie szybko. Majster będzie klej nakładał. Najgorzej to zacząć. Ja miałam jedną nałożyć. To zaraz nałożyć. No pięknie. A czemu tak zasmarowałaś tą płytkę? Żeby było lepszy kontakt z ścianą. No nie, bo to beton kontakt. Ale nadmiar zbierz, żeby było równo.
Elegancko. I do wiadra. To jest full contact w MMA. Opsia kostka. Dobra. Jaką masz fugę? Dwójkę? Dwójkę. Nie lubię pracować w rękawiczkach. Strasznie mnie to kurde denerwuje. Klej się do tego kleju, te krzyżaki całe uwalone. Ale bez rękawiczek, no po całym dniu klejenia, to na skórka już nie ma. Chyba, że ktoś by chciał sobie peeling zrobić to. Polecam wiedzieć. Moją puszeczkę kręci? No, szefowo, dajesz, dajesz, dajesz! No nie, stresujecie mnie! Dajesz, bo pojutrze się tu wprowadzamy. Do kotłowni. Kurde, będziesz miał kotłownię, będziemy mieli kotłownię ładniejszą niż fiki będą. No, wszystko jest ładniejsze od fikula na Teofilowie. Kibel jest piękny. Jak się mówi, dajcie w komentarzach, jeśli chcecie zobaczyć kibel majstra. A my to rozważymy, czy pokażemy. Ale kibel sentymentalny, to jeszcze po dziadziusiu. Nasz dziadziuś był taki sam jak my, MacGyver. I wszystko w domu robił sam. A nasza babcia kochana pomyślała, że Józik, pomalujemy nasz kibel w odcieniach brązu, to brudu nie będzie widać. No i tak od 20 kilku lat nasz kibel jest. Brązowy, nawet miska klozetowa. Się mówi, jest git. Krzyżyki już wstawione? Panie, ja jestem niewierzący i krzyżyków nie toleruję. No ale inwestorka się na... No co? Inwestorka nalegała. Powiedziała, że będzie premia. Powalimy na krzyżyki. No ja to bym na oko. Ale inwestorka nie jest niewierząca. Ale wierzy w krzyżyki. Jak to się mówi, to będzie piękna dowolna. Piękna akurat szczelinka taka, żeby wcisnąć akrylek. Tak, możesz pokazać. Proszę, pokazuję szczelinkę. To się nazywa mieć doświadczenie, co? Uwaga, majster, tnie płytkę. Coraz więcej jest robione, bardzo ładnie. Podoba wam się bardzo. Tak, pa, proszę zobaczyć, profesjonalnie, żeby klej był ciepły, grzeje się go na piecu. Kurde, amator. Bo najlepiej smakuje na gorąco. Tu mogę zaprezentować. Najpierw musiał robić rzeźbę, żeby im kontakcik wszedł. Pięknie. No, sam się dziwię, że się ruch nie urwał. No tutaj jest też pięknie. No tutaj to akurat się śpieszyliśmy, ale pokażemy wam fajny patent, jak sobie wymierzyć. Otwory na płytkę, żeby się nie bawić w miarce, tylko użyć lasera. Ale to na tym ścianie, jak przejdziemy, więc to później. Tak. Może jutro. Tam na dole jest jeszcze. A, no tu jest. Ale nie wiem, czy to ładnie tak będzie widać. Jak... Będzie widać. Co ty myślisz? Tam nasi widzowie nie mają wyobraźni? Nie, no ja wiem, że mają. Jakby nie mieli wyobraźni, to nas by nie oglądali. Jeb! Jak ruski seeding.
Ja się teraz schyliłem, a ona odpadła. Taką bym lipę zrobił. No tego byś chyba nie wstawił. No jak, niech widzą, że no nie wszystko jest idealnie. Nie zawsze jest kolorowo. To jest jak na łazarskim rejonie. Nie jest kolorowo. Tak, musimy podjechać kupić. Kurde, kliniki. Bardzo liniczne. Patent na widelec. Mamusia się ucieszy. A to mamusi? No a kogo? A to mamusia nie będzie zobaczy. Nie pokażemy. Dobra. Okej. Okej. No i do góry to trzeba podjechać. Ale to zaraz. Jak ten następną przykleimy, bo na razie to nam będzie zjeżdżać. To tam masz w rogu wyciętą. Okej. Ciepły fork. Tu nie ułam. Kurwa, nie ułam. Nie ułam, nie ułam. No nie ułam. Dobra. Tu doszło. Tu doszło. Tu doszło. Dobra. Piękny zbiór krzyżyków. Rura grzeje. Mamusia, nie patrz na ten fork. Może wejść po co nam gliny. No i ostatni. To jest do wyrobania. Okej. Gdzieś na tym kiszu przynajmniej? Tam. Czyli gdzieś kantem nie biją. Nie. Boże. Ale jak na swoją cenę to bym nie chciał. To jest co? Wiesz, nie warte 40 par złotych. Te kurki? No, to 30 zł maksymalnie. Mieliśmy 35 chyba. Na promocji. No na promocji. Dziura jest. Pytanie, czy pasuje. Jak powiem akcja. Ale ja już kręcę. To się. Dobra, dawaj. No, prawie ci wyszło. No jak tam moje kochane poproki? A no jak widać. Pięknie. Pięknie? Robota idzie, bo żeśmy przestali patrzeć na poziomicę i nie biedna. Jest. Ale poziomy pięknie przeniesione. Tutaj malutka, elegancka brzyneczka, której prawie nie będzie widać. Och panie, to teraz hurtem polecisz wszystko. Ole, mruczy. Jest, Teodor.
Teodor, co ty tam śnił się sen. Co tam wróci? Co? Gdzie co mu się śniło? Śniło mu się, że na YouTubie mu wbili 1000 łapek w górę. O tak. Majster, lubi magię kina. No to robię. Kończymy tą nierówną walkę na dzisiaj. Zabrakło nam kleju. Nie, żartuję, kleju nam nie zabrakło. Nam się nie chce. Co tam, ale zmarnowani. Jak to się mówi? Pozdro 600. Elo na rejonie. No, łokieć było. Łokieć było. Co? Łokieć było. Jak się to pokazuje? Ja nie wiem, wymyśl. Łokieć było. Teraz majster wam pokaże taki patent na wycinanie otworów w płytkach. Skąd znasz ten patent, byku? Od ruskich. Wiadomość prosto z Rosji. Rosjanie, wiadomo, nie lubią dużo czasu tracić na budowach, dlatego lubią zrobić swoje i się napierdolić. Albo zaczynają już nawet pić podczas pracy. To teraz tak. No to nie filmuj mnie, tylko kurwa filmuj ścianę. Opowiadaj. Ustaw sobie na laserze centralny punkt tego, co chcesz wyciąć. Tak jak widać, w centralnym punkcie tego, co chcesz wyciąć. Dalej. Zakładasz sobie płytkę. Dobra, graj buczy. Bierzesz mazak. Jako, że nie samą pracą człowiek żyje, czasami się trzeba napić kawy. Tak. Tak jest. I co żeśmy do tej pory zrobili? Amatorskie wycinanie otworów. A, majster laserem tutaj chciał zabłysnąć. No i wyszło... No wyszło pięknie. Rozeta przyjdzie, będzie ładnie. Także... Teodor też. Lubi klej. Jeść najbardziej. Bardzo. Jaki odgłos. To jaki plan na tego, ten tydzień? Na ten tydzień? Na dzisiaj? Skończyć kotłownię. To ściany. Tak. I do końca tygodnia zrobimy podłogę i mogą chłopaki wchodzić z instalacjami. A my z majstrem będziemy kończyć sufit. Sufity, przedpokój może się gładź zrobi. Zobaczymy. Gazdor się zmęczył. I śpi. Ochlał się coli, bąbelki mu do głowy uderzyły i leży. Ale za to my działamy dalej. Uważyłeś się? Nie. Znowu majster nam tutaj laseruje. Tu mu wyszło. Tam z tyłu też powiedzmy, że mu wyszło. I tu laser boi. I patrz, puszki żeśmy na laser wkładali, nie? Czyli te, jak złapiesz sobie, to będzie idealny środek. Bo my to robiliśmy. I tak to się robi. Nie mam siły, obróbka tego okna mnie wykończyła. Ale chyba dzióbko bardziej. Trochę tak. Ale zrobiliśmy to. Idziemy do domku? Tak. O,
Nie mówisz.